akurat bardzo ważne spotkanie za wami. Jesteście już po analizie meczu ze Stalą? Tak, analizowaliśmy wczoraj mecz ze Stalą, który był bardzo dobry w naszym wykonaniu, ponieważ spełniliśmy wszystkie zadania taktyczne. Stal to bardzo mocny zespół jak na tą ligę, jeden z najmocniejszych, więc bardzo się cieszymy z tych trzech punktów. Przed wami kolejny ligowy maraton, trzy mecze o punkty w bardzo krótkich odstępach czasowych. Jak się do nich przygotowujecie? Właśnie te maratony zawsze nam wychodziły na dobre, bo odkąd graliśmy co trzy dni, praktycznie zawsze nam to wychodziło na dobre. Te punkty zdobywaliśmy, więc i w tym wypadku cieszymy się z tego maratonu. Liczymy, że zgarniemy komplet punktów. Jesteście fizycznie przygotowani? Tak, bardzo dobrze fizycznie się czujemy, co chyba widać na boisku i po wynikach, więc do tego nie mamy żadnych zastrzeżeń. Jak chcecie zagrać w Głogowie tak naprawdę? Oj, to tajemnica będzie. Nie chcemy, żeby zespół z Głogowa nas rozszyfrował, ale wiadomo, my gramy swoją piłkę, tak? Nie zmieniamy tego schematu gry od jakiegoś czasu. Cieszy nas ta piłka i zdobywamy bardzo dużo bramek i w tym kierunku będziemy chcieli iść. Do końca został tylko miesiąc. Myślisz, że jeszcze wszystko się może zdarzyć? Tak, szczególnie w tej lidze. W tej lidze zawsze do końca jest walka o te lokaty premiowane awansem i my liczymy, że się włączymy do tej walki. Jak atmosfera w szatni? Motywujecie siebie nawzajem? Tak, jest taki okres sezonu, że potrzebna jest ta motywacja. Tu jest grono ludzi, które bardzo dobrze ze sobą współpracuje, włączają w sztab trenerski w tym, więc mi się wydaje, że ta motywacja jest na każdym treningu. W takim razie czego wam życzyć? Trzech punktów. Życzę trzech punktów.